bo dzisiaj rzeczywiście problem bezpieczeństwa Polski jest problemem strategicznie ważnym, wykraczającym poza klimat i poza czas kampanii wyborczej. Wiec Bronisława Komorowskiego we Wrocławiu został zorganizowany na dziedzińcu Zakładu Narodowego Osolińskich. Plac wypełnili głównie członkowie Platformy Obywatelskiej i radni. Proszę o poparcie, abyśmy szli dalej drogą polskiej wolności, mówił prezydent na wiecu we Wrocławiu. Jestem głęboko przekonany, że pomimo wielu trudności ta wolność jest warunkiem dalszego rozwoju. Przyjechałem więc tu trochę do siebie, aby z odwagą i z nadzieją w sercu serdecznie prosić Wrocław, prosić Dolny Śląsk o poparcie w wyborach w niedzielę 24 maja. Przyjechałem prosić wszystkich o aktywność, o działanie i oddziaływanie na innych, na rodziny, na przyjaciół, na sąsiadów, tak abyśmy razem 24 maja wygrali te wybory. No, kluczowe dwa tygodnie, a zwłaszcza ten ostatni tydzień jest istotny dla mobilizacji naszych zwolenników, więc i wczoraj pani premier, dzisiaj jest sam pan prezydent, a jeszcze w tym tygodniu spodziewamy się również gości z Warszawy. Po to, żeby uświadamiać tym, którzy uważają, że mój głos niczego nie zmieni, to głosują miliony, cóż tam będę czy nie będę w tym dniu w lokalu wyborczym, to i tak niczego nie zmieni. Nie, nieprawda, zmieni. Każdy głos może decydować o tym, kto będzie przez 5 lat głową państwa polskiego. Panie prezydencie, drogi Brunku, ty wiedziałeś zawsze, co należy robić. Zarówno kiedy trzeba było walczyć z komuną, jak wtedy, kiedy trzeba było budować niepodległą III Rzeczpospolitą, jak wtedy, kiedy trzeba było stanąć na czele tej trzeciej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Ale to pięknie powiedział, rzeczywiście trzecia najjaśniejsza. Bronisław Komorowski dodał też, że w czasie zagrożenia pokoju zwierzchnikiem sił zbrojnych, jakim jest prezydent, powinien być człowiek doświadczony. Bronisław Komorowski prosił również w stolicy Dolnego Śląska o głosy i pełną mobilizację. Prezydent fotografował się z uczestnikami konwencji i rozdawał autografy. Jest jedna sprawa niezwykle istotna z punktu widzenia tego, czy wolna Polska z wolnymi obywatelami będzie Polską bezpieczną. Bo przecież czujemy, że wokół nas, na wschód od nas jest niebezpiecznie, że musimy szukać działania na rzecz bezpieczeństwa w niebezpiecznym świecie. Jeden z artykułów Konstytucji mówi wprost, że to prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jest zwierzchnikiem polskiego wojska. To tu we Wrocławiu brzmi w sposób szczególnie mocny. Ja popierałam prezydenta Komorowskiego w poprzednich wyborach. Uważam, że ta prezydentura była bardzo dobra. On daje poczucie bezpieczeństwa, jest mądry, spokojny, wyważony i bardzo doświadczony. I będę głosowała na niego i namawiam wszystkich do czynienia tego samego. Tego dnia do środka nie wpuszczono kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców naszego miasta, którzy przyszli zaprotestować przeciwko wizycie. Sam prezydent mówił, że na Dolnym Śląsku czuje się prawie jak u siebie. Druga tura, która zdecyduje o przyszłości Polski w najbliższą niedzielę 24 dnia maja.